Lucja obecnie jest w stanie wegetatywnym. Jest przykuta do łóżka, nie siada sama, nie je sama, nie mówi. Nie wiadomo też, czy słyszy. Nawet jak my do niej mówimy, to nie wiemy, czy ona nas słyszy. Cześć, kochanie. Jak się dziś czujesz? Serduszko. Nie wiemy, czy nas poznaje. Nie wiemy po prostu tego. Płacze, z tym, że nie słychać tego płaczu. Lecą jej czasami łezki, ale żadnych innych uczuć nie okazuje. Co pani czuje, widząc, jak wygląda życie córki? Ból, przede wszystkim ból. Bo nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie wiemy tak naprawdę, co przyniesie jutro. Nie wiemy, czy nie zadzwonią do nas ze szpitala, tak? Że coś się dzieje, że jest z nią gorzej. A były takie telefony w przeszłości? Tak, były takie telefony, nawet w środku nocy, że Lucja po prostu się poczuła gorzej, że trafiła na OION. No to po prostu jest niewyobrażalne, tak? Co człowiek czuje w tym momencie? To nie da się tak po prostu opisać tego. Przez już prawie 4 lata praktycznie leży. Lucja miała się urodzić zdrowa. Ciąża pani Magdaleny do samego końca przebiegała prawidłowo. Kobieta w 40 tygodniu ciąży, kiedy tylko poczuła pierwsze skurcze, pojechała do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, aby urodzić swoją wymarzoną córkę. Niestety przez zbyt późno, zdaniem rodziców, przeprowadzone cesarskie cięcie, dziewczynka urodziła się w ciężkiej zamartwicy. Otrzymała 0 punktów w skali Apgar. Przeżyła, ale jej życie znacznie odbiega od tego, jak żyją jej rówieśnicy. Chyba się cieszy na widok rodziców, co? Misio. Halo. Kto to? Tata? Nie mogę po prostu patrzeć, jak moja córka cierpi. Nie ma w medycynie takich możliwości, żeby cokolwiek mogło Lucji pomóc tak naprawdę. Nie ma przyszłości przed sobą. I życie będzie wyglądało cały czas tak samo, niestety. Pełne bólu, smutku. Lucja przebywa w całodobowym ośrodku, gdzie ma zapewnioną specjalistyczną opiekę, której będzie wymagała do końca swojego życia. Jej rodzice liczyli na to, że wkrótce dowiedzą się, kto odpowiada za to, że ich córka urodziła się głęboko niedotleniona. Po narodzinach dziecka prokuratura wszczęła śledztwo, które po ponad 3 latach umorzyła. Byliśmy w szoku, że Lucja tyle czasu czeka na sprawiedliwość i my przede wszystkim czekamy również, żeby winni ponieśli konsekwencje, a oni tak po prostu umorzyli całe śledztwo, tak jakby się nic nie stało, prawda? A to się bardzo dużo stało, bo niestety nasze dziecko cierpi. Dlaczego po prostu nie wykonywali swoich obowiązków rzetelnie, tak jak powinni? Dlaczego tamtej nocy nie zainteresowali się nami? Nie wiem, może lekarz miał gorszy dzień, może miał też problemy, ale jednak tu chodziło o życie ludzkie, tak? Panie prokuratorze, widział pan, w jakim stanie znajduje się Lucja? Nie, ja nie miałem okazji. Ja panu pokażę. To jest prawie 4-letnia dziewczynka i tak wygląda jej życie. I nikt nie odpowiada za taki jej stan? Nic się nie stało? Nie zawsze takie stany są konsekwencją czyichś błędów. W jaki sposób państwo są w stanie wytłumaczyć to, że Lucja urodziła się w tak ciężkim stanie zdrowia? Dlaczego? Jaki jest tego powód? W oparciu o całość materiału dowodowego, a w szczególności opinie biegłych, zespołu biegłych, którzy zostali powołani w tej sprawie, stwierdzono, że decyzja o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia zapadła we właściwym momencie. Jednocześnie biegli nie stwierdzili, aby moment podjęcia decyzji i przeprowadzenia cesarskiego cięcia zostało w związku przyczynowym z stanem pourodzeniowym dziecka.